Po bardzo długiej przerwie spowodowanej kontuzją wróciłeś na boisko. Jak się czujesz i jak oceniasz ten okres, który no niestety można powiedzieć straciłeś? No tak, miałem kontuzję, to fakt. W okresie przygotowawczym złapałem tą kontuzję, ale wróciłem po kontuzji, ciężko trenowałem i nie widać śladu ogólnie po tej kontuzji, więc jest dobrze. Wystąpiłeś ostatnio w linii obrony w meczu ligowym. Jak oceniasz swój występ? Jeszcze czegoś brakuje Irkowi w drużynie? Tak, wystąpiłem ostatnio w ostatnim meczu. Ogólnie starałem się dawać z siebie wszystko, ale pod koniec meczu brakowało trochę sił i trzeba będzie na tym popracować, ale ogólnie myślę, że występ był dobry i mecz na dobrym poziomie, więc myślę, że wszystko w porządku było. Przez większość czasu w tej rundzie jesiennej miałeś możliwość oglądania wszystkich spotkań z trybun. Jak możesz podsumować tą jesień, która właśnie się skończyła? No, powiem szczerze, że nie jesteśmy tak bardzo zadowoleni do końca z tego naszego wyniku. Myśleliśmy, że będzie ogólnie lepiej, ale tak naprawdę musimy się cieszyć z tego, co mamy i trzeba pokazać w następnej rundzie, że stać nas na więcej i przede wszystkim walczyć. Następna runda zaczyna się już w niedzielę meczem z Olimpią Grudziądz. To trzecia drużyna tabeli. Jak pokazały ostatnie spotkania, lepiej wam się gra z tymi drużynami z góry. Tak, wiadomo, że lepiej się gra z takimi przeciwnikami, bo preferują lepszą grę w piłkę. My mamy lepszą motywację do tego, żeby grać z lepszym przeciwnikiem i po prostu dajemy z siebie maksa. W sumie w każdym meczu dajemy z siebie maksa, tylko no, jak widać, efektów nie ma takich dobrych, ale jak gramy z lepszym przeciwnikiem, no to się gra nam lepiej. Spotkanie z Olimpią Grudziądz w Grudziądzu na rozpoczęcie tego sezonu niestety zakończyło się naszą porażką. Jak myślisz, czego można się spodziewać po tej drużynie, która przyjedzie tutaj w niedzielę? Czego możemy się spodziewać? Że na pewno będą chcieli wygrać ten mecz z nami, ale tak naprawdę my też będziemy chcieli wygrać z nimi mecz, a przede wszystkim u siebie gramy dużo lepiej mecze i naprawdę będzie im ciężko z nami tutaj wygrać.